Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Polski, a ja witam na moim kanale w naszej serii Look Tank. Dzisiaj Wam przedstawię brytyjski czołg 6 tieru, czyli Cromwell Berlin. Jest to, jak już mówiłem, 6 tier nacji brytyjskiej. No i przejdźmy sobie do parametrów. No i jeszcze przed samym omówieniem tego czołgu chciałbym Was bardzo przeprosić, że przez 2 tygodnie się nie ukazał żaden odcinek. Z tego względu, no, że niestety się przygotowuję do egzaminu gimnazjalnego. Ale już mniejsza z tym. Przejdźmy sobie do statystyk tego czołgu. Pancerz, no to z przodu mamy 63, z boku 42, a na tyle 31. Na wieży nieco więcej, aczkolwiek nie ma co liczyć na pancerz w tym czołgu. Z przodu 76, boki 63, no i tył 57. Prędkość maksymalna wynosi 64 km na godzinę. Czas celowania 4,2 sekundy, ale spokojnie, czołg nawet szybko celuje. Rozrzut wynosi 0,32. Dział. Na przeciwpancerny mamy 145 penetracji, a na goldzie 202. Średnie uszkodzenia wynoszą 160, a na odłamkowo bożącym 200. Więc już myślę, że o statystykach tego czołgu już Wam powiedziałem wszystko, więc przejdźmy sobie do bitewki. No nie powiem, bardzo długo się ładuje, ale już na szczęście nas wylosowało. Szóste tiery. Znaczy nie, no już siódme, szóste, na szczęście nie najgorsze są te siódemki. I cóż, ja bym sobie tutaj pojechał na środek mapy, aby coś wyspotować. Więc jak tutaj już możecie zauważyć, całkiem nieźle, znaczy całkiem szybko przyspiesza. Ja sobie stanę w krzaku. Chyba nic nie ma. No to cóż, jak nic nie ma, no to oczywiście można spuszować. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że Cromwell Berlin niczym się nie różni od swojego rówieśnika. Ok, mamy jak panterę drugą. Jest ona chyba tutaj. O, czy sama? Nie. KW2 jest. Też Wam muszę powiedzieć, że myślę nad serią, gdzie będę Wam pokazywał moje bitewki czołgiem KW2. A uwierzcie, że będzie co oglądać. Ale to spokojnie. Tutaj jeszcze, jak panter poszedł coś na... Panowie, wiecie co, ja tutaj chyba muszę uciec stąd. No i chyba tak będę musiał postąpić. Bo tu nie ma za bardzo szans, żeby tutaj w ogóle przeżyć. Załadujemy sobie golda, bo to oczywiście KW2. Zabijamy czołg, no i próbujemy tą bitwę ugrać. Na tyle T6 Dracula. Tak się... V-ka wjechała. Tutaj muszę na Drakule wyjechać i ją staranować. No niestety nie udało się, ale zniszczyliśmy mu magazyn z amunicją. Naszym kolejnym celem będzie jak panter.
OK. I teraz tak, mamy V-kę. Dobra, niestety bitwa przegrana, ale myślę, że wam ten czołg jak najdokładniej przedstawiłem. A teraz chciałbym wam nieco popatrzeć tak z innej beczki, że wczoraj, czyli w czwartek, miałem moje 16 urodziny, więc też spróbuję nagrać dla was jakiś specjalny odcinek. Więc cóż, ja sobie przejdę tutaj już do bitwy i podsumuję ten czołg. Co ja sądzę o tym czołgu? Czołg jest godny uwagi ze względu na swoje szybko, szczelne działo w miarę dobrą prędkość, no i zwrotność. No zwrotność jaka taka jest, ale nie ma co liczyć, zwłaszcza przy ostrych skrętach. Czy czołg polecam? Jeżeli będzie dokupna, no to według mnie żadnego sensu nie ma. Aczkolwiek jeżeli będziecie mieli mało pieniążków, no to jak najbardziej taki szósty tier wam oczywiście polecam. Więc już bez zbędnego gadania, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do kolejnych odcinków na moim kanale. Z tej strony Polski XS, no i do widzenia, siema!